Olsztyn nie dba o dzieci! 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 Nasz upadek! Wasza polityka 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 nasz upadek! Olsztyn przeciwko rodzicom! 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 Olsztyn! Nierentowne żłobki! 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 Zabrali nam dotacje! 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 Zabrali wam dotacje! Tramwaju dziecka nie wychowasz! 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 Tramwaju dziecka
nie wychowasz! Tramwaju dziecka nie wychowasz! Tramwaju dziecka nie wychowasz! Tramwaju dziecka nie wychowasz! Tramwaju dziecka nie wychowasz! Tramwaju dziecka nie wychowasz! Tramwaju dziecka nie wychowasz! Tramwaju dziecka nie wychowasz! Żłobki do zamknięcia! 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 Oszczędza na dzieciach! 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 Sektorowi niepublicznemu. I teraz nagle mamy nie pasować, bo jesteśmy prywatnymi firmami? No jesteśmy. Nas się pobudza. Maluch, państwo dawało od wielu lat, pobudzało tą przedsiębiorczość. Zatrudniajcie, twórzcie miejsca, a tu nagle zostajecie z tym sami. Tak? Znaczy, nie robi się takich rzeczy. To powinno być obowiązek państwa i obowiązek tak miasta, żeby zapewnienie miejsc. Jeżeli miasto nie potrafi, bo zapewnia tylko i wyłącznie 350 miejsc, a jest ponad 1000 miejsc w prywatnych placówkach. Teraz na przykład moje dziecko, które chodzi do Liska w tym momencie, to jak najbardziej chodzi o to, żeby trzeba wierzyć na miasto. Jeżeli miasto sobie nie radzi, niech radzi sobie z tym sekretem. Coś takiego jakby dotacja na dziecko powinno być od momentu, kiedy dziecko może iść do żłobka, a nie od momentu przedszkola. To też nie jest tak, że subwencja może być tylko na dzieci, które są od przedszkola w górę. Nie, subwencja powinna... I to obowiązkowa subwencja państwa. Tak. Z rozsądnej wysokości. I to gdybyśmy, by polityka gdybyśmy słuchajcie, my, jako żłobki, gdybyśmy my jako żłobki mieli przynajmniej tyle, co dziecko przedszkolne, to byłaby zupełnie inna sytuacja. Dziecko przedszkolne ile w tej chwili ma? 690. No ludzie, gdzie to jest wobec 240 na dziecko żłobkowe, gdzie na jedno, w żłobku jest tak, że maksymalnie są dzieci powyżej roku zdrowe, to jeden opiekun na 8 dzieci, jeżeli są młodsze na 5, no gdzie to jest w przypadku przedszkola, gdzie 20 dzieci na jednego opiekuna? No, policzmy sobie koszty nawet, personelu, tak? Każdy z nas prawie... koszt zawsze przy prowadzeniu jakiejkolwiek działalności. Koszt pracy zwiększa się. Tak czy inaczej wszystkie koszty nam idą, a państwo, prawda, i miasto mówią sorry, już wam nie będziemy tutaj się dokładać. My zdajemy sobie sprawę z tego, że miasto po części jakby ma uszczuplone pieniądze ze względu na działania rządu. My o tym doskonale wiemy, my jesteśmy ślepi, my jesteśmy świadomi tego, tak? Ale to co jest, ta pula, która jest, powinna być racjonalnie gospodarowana, również na nas. Wydaje mi się, że jednak polityka prorodzinna to nie jest puste hasło, przynajmniej nie powinna być. Tak? Nie, to jest podstawa, biorąc w uwagę, że my wiemy dokładnie, że 30 lat temu nasi rodzice rodzili nas w tym momencie i dokładnie od 30 lat są dane demograficzne, wiemy dokładnie w tym momencie, że za 30 lat będzie znowuż boom dla dzieciaki w mieście, więc w tym momencie miasto ma mnóstwo czasu, żeby się tego przygotować i prezydent miał na to mnóstwo czasu. Ale kiedy myśmy się rodzili w latach powiedzmy 80, to były darmowe żłobki i darmowe przedszkola, darmowe. Dało radę. Tak. Więc to nie są puste hasła, to jest polityka prorodzinna, tak?
Znaczy my, ja jestem też członkiem partii Razem. Mówię, jak powiedziałem, jestem tego. Moja, ja też jestem członkiem partii. Moja, Ja chciałem powiedzieć o tym, że mam tego. Mam kontakt z moją koleżanką Darią Gosek-Popiołek oraz Magdą Bieja. To ona jest przewodniczącą Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w Sejmie. I one zostały powiadomione w tej sprawie. One składają interpelacje do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dzisiaj. I będą interweniowały również u prezydenta. To będzie oficjalna interwencja poselska. Oficjalna interwencja poselska, bo też nie może taka sytuacja być, że stają, nawet przede wszystkim staje prawie, nie wiem, 500 tysięcy rodzin z miasta na lodzie w tym momencie. A w całym kraju jest podobnie. Jeśli chodzi o malucha. Dokładnie. Ja mówię o maluchu, tak również. Więc to jest ogromny problem, tak? Proszę Państwa, przede wszystkim my jako dyrektorzy zatrudniamy kadrę, która jest przygotowana, prawda? Mamy całą masę zajęć dodatkowych. Żadna babcia, żadna mama, żadna opiekunka nie zastąpi dziecku socjalizacji w żłobku czy w przedszkolu. To jest po prostu niemożliwe. My mamy te narzędzia i chcemy po prostu jakby dzieciom zapewnić ich harmonijny rozwój, a tutaj państwo nam, Olsztyn nam w tym nie pomaga w żaden sposób. Jak to wieje tutaj i to tak ciągle? A teraz jest mi tak, i światełka, tak. Światełka, o, tu się świeci.